Dzień dobry, witam na kanale, z tej strony Voicima, to jest kolejne spotkanie z grą Cities Skylines 2. No i moi drodzy, dzisiaj chciałbym zająć się rozwojem transportu publicznego, ale nie mówię tutaj o autobusach, ani nie mówię tutaj o tramwajach, tylko chciałbym się zająć rozwojem kolei i rozwojem metra. Zacznijmy sobie od rozwoju metra, bo to będzie prostsze. Nasza linia metra obecnie kończy bieg tutaj. Fajnie byłoby ją już przedłużyć i na przykład zrobić jej jakąś kolejną stację przy tym rondzie. Tylko teraz jak my byśmy to zrobili? Ja proponuję na przykład stację tutaj, czy o, może tutaj, bo tu mamy taką idealnie wolny teren, to możemy tu zrobić taką stację na przykład, proszę bardzo. No i teraz jakoś ją sobie tutaj wydłużymy, tylko nie torami tramwajowymi. Tylko chciałbym podwójne tory kolejki, schodzimy pod ziemię na 20 metrów, tak? Czy tam ile? Ale nie tak. Tak tego nie zrobimy, bo tak to wiecie. Ciężko będzie nam przejść, jedziemy tak i teraz na łuku. Jakimś delikatnym. Albo jeszcze inaczej zróbmy, czekajcie, wyjdźmy stąd. Da się tak, da się, dobra. I teraz przejdziemy jakoś tak. No i będzie ciężko, żeby tutaj jakiś łuk złapać sensowny. Dobra. Niestety to będzie ciężkie wyzwanie do zrealizowania, więc troszkę to... dałoby się to zrobić. Czekajcie, zróbmy tak. Najpierw wyjedźmy sobie tutaj i po prostu zegniemy się o jakoś pod tą drogę. I teraz już chyba będzie prościej. Po prostu będzie to musiał być taki troszkę... troszkę zawijazd z tego zrobiony. Troszkę taka eska, że tak powiem. No i co, nie złapie mi tu kąta 180, złapałoby, o. Prawie. No łap kąt przecież. O, proszę bardzo, taki tutaj wywijaz i tu będzie stacja końcowa. I teraz tak, tu będzie kolejna jakaś nazwa tej stacji, bo tu jaką mamy nazwę? Tutaj mamy Dworzec Chropaczów Słoneczny Uniwersytet. A tutaj będzie... No właśnie, jak my to sobie nazwiemy? Może nazwiemy to sobie tak jak nazwa dzielnicy, bo tu ostatnio nie stworzyłem dzielnicy. W sensie tu jakąś mamy, ale ja ją sobie pomniejszę troszkę. Nie chciałbym, żeby to już była dzielnica. Anarchię odpalamy. I teraz to sobie kasujemy. Niech to idzie jakoś na przykład, o, dotąd tylko przechodzi ta dzielnica, czyli idziemy tutaj i troszkę ją cofamy. A tu zrobimy na nowo po prostu dzielnicę. Czyli raz, dwa... 3, 4 i tu w sumie moglibyśmy podjechać. Trochę źle to zacząłem chyba. Zróbmy to jednak bliżej. O, tu zróbmy równolegle i teraz dopiero tutaj, tu i potem tu. I to będą Szkarłaty Dębickie, to zaraz. No i będzie jeszcze jakaś dzielnica tutaj na terenie tych pól. To sobie też oczywiście jakoś tutaj, w sensie to się samo nazwie, jak macie jakieś propozycje, to podsyłajcie. Proszę bardzo, Świnice Różane. Czyli tutaj mamy Szkarłaty Dębickie i tak sobie to nazwiemy. Szkarłaty Dębickie. Proszę bardzo. I to będzie kolejna stacja naszego metra. No i teraz, żeby do tego metra można było wsiąść, no to trzeba tą linię wydłużyć. Czyli M1 już nie będzie kończyła tam, tylko przejedzie sobie tutaj. Obojętne, które tor jest, to na razie nieistotne. I tak jeździ tylko jedna linia na razie metra w naszym mieście. I obsłuży sobie, czekajcie, tutaj i tutaj też się, mam nadzieję, jakoś uda nam dotrzymać, zaraz zobaczymy. Coś mi tu nie idzie, coś tutaj złapanie tego, ale zaraz zobaczymy, czy to się uda. Czekajcie, ja spróbuję może... O, dobra, udało się, pięknie się nam to złapało. I dzięki temu mamy już tą linię wydłużoną, więc jak tylko będzie możliwość, no to te pociągi będą już mogły zacząć z tego korzystać. To jedzie dokąd? Właśnie na Szkarłaty Dębickie już jedzie pierwszy pociąg. No ja mam nadzieję, że on tutaj nam troszkę tych ludzi weźmie, no niby 945 osób jedzie. Aczkolwiek nie wiem, czy ktoś już na tej stacji czeka, bo tutaj ogólnie no to niektóre stacje są na przykład opustoszałe dosyć. Tu mamy 2057 osób, to jest która stacja, przepraszam? Matko, to jest ta, na tej stacji czeka aż tyle ludzi, no solidnie, nie powiem, że nie. Ale tak na pozostałych to na razie niewiele ludzi widać. No mam nadzieję, że ta liczba jednak tutaj jakaś będzie, że nie będzie tak, że wiecie, oczekujący pasażerowie niby jest jeden, więc może ktoś chociaż z tego będzie korzystał, nie? No na razie co, w pobliżu mają i autobus, bo mogą się tutaj przesiąść, i mają tramwaj, który raz na jakiś czas dojeżdża, więc wszystko mają.
Powiedzcie mi jeszcze, jak tam ta linia 104. No właśnie, bo ona tak sobie, bym powiedział, mocno średnio radzi, więc trzeba by było uruchomić dla niej jakąś linię wspomagającą. I teraz nad tym pomyślę. Aczkolwiek ja bym jeszcze chciał przedłużyć tutaj kolej, no bo my tą kolej mamy tutaj, ona tutaj kończy swój bieg. Natomiast fajnie by było, żeby ta kolej jednak pojechała dalej. Tu byśmy weszli jakoś pod ziemię. I na przykład kolejną stację ja bym zrobił tutaj jakoś przy tych polach, za tym szpitalem. To by było, myślę, dobre miejsce na taką stację. Ewentualnie zakład mleczarski zawsze możemy przesunąć jakoś tutaj, nie będzie problemu, a tutaj po prostu wybudujemy stację. Ja wiem, że stacja pasażerska przy polach to może nie jest, wiecie, to może nie jest coś super realistycznego, aczkolwiek zawsze możemy powiedzieć, że po prostu pola były wcześniej. Właściciele pól nie zgodzili się ich sprzedać, poza tym są one tak żyzne i po prostu dają nam, że tak powiem, no dają nam zarobek, więc zostawiliśmy je. No i po prostu na pozostałym terenie budujemy, co się da, ale tamte pola zostawiamy w spokoju. Tak możemy sobie zawsze zapowiedzieć i wszystko będzie ok, nie? Dobra, schodzimy sobie na minus 10 i 4 i teraz jedziemy sobie niżej. Czyli tak, te 180 stopni ja bym tutaj chciał osiągnąć. Super, jedziemy po prostu prosto pod tymi wszystkimi budynkami. I teraz tak, no to będzie trzeba jakoś wychodzić, więc ja już tutaj tak postaram się w miarę, o, dotąd tylko podejść i jakoś tutaj. No i teraz spróbujmy stąd jakoś wyjść. Na takim odcinku byłoby to plus 10, a to może być plus 10. Myślę, że to już jest całkiem znośne. Ewentualnie jak chcemy troszkę dalej, to możemy to zakład mleczarski, a nie zakłady mleczarskie, przesunąć tam. I jeszcze raz to teraz jakoś sobie połączyć po prostu. Czyli jeszcze raz i teraz mamy tutaj trochę więcej miejsca. Też nie będziemy nie wiadomo ile używać, tak 9 i 2 sobie dajmy. No i tutaj mógłby powstać teraz jeszcze taki mały dworzec kolejowy, chociaż tutaj będzie ciężko, żeby on się zmieścił. Czy my tego zakładu mleczarskiego nie możemy gdzieś stąd wyrzucić? Może tak. Może troszkę inaczej zróbmy. Ja go po prostu przerzucę zaraz tutaj. Niech on sobie stanie tutaj, bo tutaj jednak mamy stację kolejową do wybudowania, więc stacja kolejowa jakoś tu musi powstać. Ona powstanie jakoś, mam nadzieję, czekajcie, zmieści się nam tutaj. Zmieści się, nie zmieści się, czekajcie. Tylko ja bym wolał drogą w drugą stronę, to wtedy wiecie, będzie bliżej trochę. Dobra, zrobimy to tak. No i teraz na pewno to będzie jakaś droga do wybudowania, więc pytanie brzmi, skąd wychodzimy. Ja myślę, że tu możemy zrobić osobne skrzyżowanie, na przykład jakoś w tym miejscu. Ale nie tak jakoś krzywo, bo tego nie chcemy i w ogóle sobie możemy na jakiś czas wyłączyć anarchię. To wybuszmy i teraz tak, jedziemy sobie po kolei. Najpierw wyjeżdżamy sobie stąd, no właśnie, jedziemy w ten sposób. Podjeżdżamy tu, potem jedziemy sobie w to miejsce i potem dojeżdżamy jakoś tak. No i powinno teraz to mieć jakikolwiek dojazd, tylko to jakieś takie krzywe wyszło. Coś tu można było może jeszcze poprawić delikatnie, skoro nam to tak nie do końca wyszło. Wyszło, czekajcie, bo coś mi tutaj... O, jest, dobra, jest wszystko pięknie. Dojeżdżamy sobie jeszcze dotąd, no i tutaj się już wszystko nam kończy. Mamy ten mały dworzec kolejowy, myślę, że jego sobie możemy nazwać... Dworzec Szarłaty Dębickie po prostu. Dworzec Szarłaty Dębickie. No teraz to mocno się pokrywa z metrem, aczkolwiek wiecie, no z metra może korzystać jedna część, z kolei może korzystać druga część pasażerów i myślę, że wszystko będzie ok. Dworzec Szarłaty Dębickie. Proszę bardzo. Poza tym to jest i tak tylko, wiecie, taka trasa dla kolei lokalnej. Potem pewnie te pola w przyszłości, nie wiem, będziemy musieli jakoś wyburzyć, albo je zmniejszyć, albo coś. No bo tutaj kiedyś jednak ta kolej będzie musiała jakoś przejść, najpewniej pod tym wiaduktem i potem jakoś tam. No ale to już się zajmiemy tym w przyszłości. Na razie to tylko wypadałoby wydłużyć tą jedną linię, którą tutaj mamy. Akurat w przypadku kolei mamy chyba dwie linie, które funkcjonują. Tak, bo jedna sobie dojeżdża właśnie w tę stronę, a druga jedzie tutaj dalej. No i tą linię wydłużymy sobie właśnie już tutaj na ten dworzec, na Szarłatach Dębickich i jeszcze musimy dołożyć te dwa przystanki, żeby jednak tutaj zachowana była obsługa tegoż dworca kolejowego. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że wszystko będzie działało. No 104 jeździ niezmiernie zawalona po prostu ludźmi do granic możliwości. Aczkolwiek, czy my ją możemy teraz jakoś wspomóc? No więcej pojazdów możemy oczywiście dołożyć i to na pewno zróbmy. Dajemy, nie wiem, tak ze 20 pojazdów, to powinno troszkę odciążyć tę linię, aczkolwiek no jest dalej w niej bardzo ciasno.
Zastanawiam się, co by teraz tak naprawdę móc z nią zrobić. Gdzie ona ma takie największe napełnienie? Gdzie to jest? Pokażcie mi to. Gdzie mamy te takie... Chyba największe napełnienie mamy, czekajcie, Senna na przykład. To jest tutaj, tak? Potem mamy na przykład Słoneczna Magnacka. To jest w tym miejscu. Tutaj też mamy strasznie duże napełnienie. Na pozostałych przystankach takich dużych nie ma. Na dworcu, na dworcu i jeszcze potem na ziemi w Radziejów Kamienny SKM, ale to jest inna sprawa. Czyli największe napełnienia tak naprawdę mamy na tym odcinku, czyli nawet nie na tym odcinku, wiecie, gdzieś tam wcześniejszym, tylko właśnie na tym, więc może jakaś linia na przykład wspomagająca na skróconej trasie, łącząca na przykład to tylko z tym ziemi w Radziejów Kamienny, może tak. I tu w ogóle właśnie, tu zapomniałem dopisać, że Ziemiów, wiecie co, może zamiast dworzec to wpiszemy Ziemiów, bo tu powinna być taka nazwa, o. Ziemiów, Szarłaty Dębickie, no właśnie, jak tam na tym przystanku, tutaj jestem pewnie. Na razie nikt nie czeka, aczkolwiek tu też jeszcze nie ma autobusu, zaraz też się tym zajmę. Tylko najpierw chciałbym jednak uruchomić tutaj linię wspomagającą dla linii 104. I teraz jak my ją uruchomimy? No ja myślę, że z tego dworca byśmy jakoś odjechali. Chociaż z tego dworca to też potem oznacza, że będziemy jechać. Tutaj naokoło. Ale możemy w sumie naokoło. Możemy tędy wyjechać i tam potem dojechać. Okej, to możemy jechać z tego dworca jak najbardziej. Będzie to już, nie wiem, dziewiąta linia chyba, która z niego korzysta. Jedziemy tu i potem tutaj zakręcamy Bajkowa. Potem jedziemy Laurowa, Zakład Karny. Później mamy co? Jedziemy tak jak 104, Senna. Potem Słoneczna Magnacka, później Hucisko Laurowa, Obywatelska Laurowa, Ziemiów Radziejów Kamienny SKM i zawrócimy sobie tutaj Miejskie Centrum Zapobiegania Chorobom, znowu Ziemiów Radziejów Kamienny SKM, Obywatelska Laurowa, Hucisko Laurowa, Słoneczna Magnacka, Senna, Laurowa Zakład Karny, Bajkowa. I potem wracamy sobie jakoś na ten dworzec, zwrócimy tędy po prostu, no tak, tędy wyjedziemy i zakończymy sobie trasę w tym oto miejscu. Dobra, i teraz ważna rzecz, bo 104 jest linią całodobową, no właśnie, to ta nowa linia utworzona, to będzie miała numer 304, ona będzie stricte linią dzienną, ona może dostać jakiś, nie wiem, kolorek taki jakiś, takiego chyba jeszcze nie mamy. Czy 7 pojazdów? Na pewno tylko linia dzienna. Może dajmy na razie 7, zostawmy. Zobaczymy, jak to się ułoży. No bo jest to linia trochę krótsza od 104. Jest to linia, która mają wspomóc na głównym odcinku trasy. Mam nadzieję, że z niej też będą ludzie korzystać chętnie. No i zobaczymy, jak to tam się wszystko ułoży, jeśli chodzi o tą linię. A powiedzcie mi jeszcze, jak tam radzą sobie pozostałe linie. No bo teraz wiadomo, no trochę linii nie funkcjonuje. Nawet bardzo dużo linii nie funkcjonuje, ale te, które funkcjonują, no to też największe przeludnienie ma 117, ale co ona tak naprawdę robi? 117 gdzieś tutaj funkcjonuje i mi się wydaje, że po prostu nocą nie ma innych autobusów i dlatego z niej tyle ludzi korzysta. Wykorzystanie jest na poziomie 100%, no ale to dobrze. No w nocy bez przesady nie będę badać napełnień na liniach, bo to jest, wiecie, niemiarodajne, bo część linii też nie funkcjonuje i to jest takie, wiecie. No, 104 nawet w nocy jeździ trochę mniej zawalona, więc myślę, że nie ma problemu jakoś. Okej, jak tutaj to się już wszystko wybudowało? No tak, no te szeregowce się już praktycznie wybudowały. Tu jeszcze możemy coś postawić. Taki może domek o średniej gęstości, w sensie domek, no blok tak naprawdę powstanie z tego. Tu potem mamy jeszcze troszkę tych kratek. No tutaj jak najbardziej też coś możemy wstawić. Taki jeden. Później na przykład taki kolejny tutaj. Taki kolejny tu. Taki kolejny tutaj niech jeszcze powstanie. Niech one się tutaj wybudują. Tu mamy po jednej kratce odstępu, więc to sobie na razie tak zostawmy. A tutaj co mamy? Coś takiego, tak? To już może nic nie będę stawiać, ewentualnie jakiś sklep po prostu w tym miejscu, proszę bardzo. I tu jeszcze mamy trochę wolnego miejsca. No to tutaj jak najbardziej też możemy wstawić sobie właśnie takie średniej gęstości bloki. I tyle tak naprawdę. Chyba co by było na tym osiedlu. Teraz możemy je trochę zazielenić też. Może nie dębami, bo dęby są strasznie duże, może takimi na przykład brzozami na razie. Ja sobie je po prostu zazielenimy to osiedle tam, gdzie jest pusto. Proszę bardzo, tak sobie przejedziemy tutaj. Okej. Może być tutaj jeszcze przejazd, tutaj i potem o. W tym miejscu jakoś.
Dobra, niech będzie. No i teraz tak, co my jeszcze możemy zrobić, jeśli chodzi tutaj o ten autobus? No bo ten autobus jakiś tutaj jedzie, 324. Aczkolwiek on teraz będzie musiał zmienić trasę przez to, że będzie musiał też obsługiwać ten zakład mleczarski. Chociaż nie, dobra, jakoś sobie stąd podejdą. Ale tu po prostu zmienimy nazwę. Jak tutaj mamy. Cukrowa, zaraz to zrobimy. Cukrowa, gdzie dworzec Ziemiów. Jak to było? Szarłaty Dębickie. Cukrowa, dworzec Ziemiów, szarłaty. Szarłaty Dębickie. Super, całkiem długa nazwa. Plus jeszcze ten drugi też nazwiemy zamiast zakład mleczarski. Proszę bardzo. No, nie ma co mówić. Tak tutaj po prostu jest. No, a teraz jakąś nie wypadałoby tutaj pod ten dworzec skierować. No i nie będzie to ta linia, bez przesady. Ona sobie tutaj krąży w zupełnie innym celu. Więc jaką my tutaj linię możemy pod ten dworzec skierować? Może coś na przykład z linii po prostu, które już tutaj regularnie jeżdżą. Na przykład takie 124, one mogłyby jeszcze przez ten dworzec jakby podjechać. Troszkę się po prostu cofnąć. No myślę, że mogłoby, dlatego że co, tutaj byśmy jeden przystanek zrobili, no myślę, że dwa. Czekajcie, może inaczej, tutaj i tutaj po prostu go zróbmy. To sobie skasujmy i to nawet ten fragment drogi możemy skasować, chyba że tu postawimy jakiś parking po prostu. Raz, dwa, dobra, nie będą dwa takie skromne parkingi, wtedy jeszcze jakoś ten teren będzie miał uzasadnienie w funkcjonowaniu. No i wiadomo, przy samych torach to jak najbardziej sklepy bym chciał, wiadomo. No i teraz tak, tu mamy cementowa, dworzec. Ała, nie tak. Dworzec Ziemiów, Szarłaty Dębickie, Szarłaty Dębickie. Dobra, i teraz tak, musimy jeszcze sobie tak drugi przystanek nazwać, czyli to mamy i teraz nazywamy tak samo sobie ten. No i mamy dwa przystanki gotowe, więc teraz tylko tą linię jakoś by się przydało wydłużyć. A tą linię wydłużymy sobie w prosty sposób, czyli jedziemy tak tutaj i obsługujemy sobie ten przystanek. Później za to jedziemy tutaj, żeby już bez sensu się tam nie cofać i możemy sobie na spokojnie przejechać tutaj. W przypadku tego przystanku będzie troszkę gorzej. Aczkolwiek to też po prostu zostanie pewna korekta wprowadzona, tutaj będzie ten przystanek wcześniej. No i tyle. Po prostu tutaj go sobie wybudujemy i te autobusy, które będą jechały, to mogą sobie go obsłużyć troszkę wcześniej. Proszę bardzo. I teraz tak, zakręcamy sobie tutaj jakoś. Proszę. Przejeżdżamy tędy i potem jeszcze pod dworzec. No i lecimy tam. Chociaż to trochę głupie, że ta linia wjeżdża pod dworzec, a ta nie wjeżdża, ale tą też możemy w sumie pod ten dworzec skierować. Po prostu wiecie, ta 124 jest po to, żeby na tym dworcu też można było pojechać na przykład w stronę tego osiedla. No troszkę naokoło to robi, no ale co zrobić? Nie wszystko będzie takie proste i od razu, wiecie, i od razu dostępne czasami, więc ta komunikacja miejska, no tak musi po prostu działać. I tyle. O, widzę, że nawet tutaj nikt nie chciał wsiadać ani wysiadać, więc ten autobus po prostu przejeżdża. No trudno, no to się na początku na pewno będzie zdarzało, że te autobusy przejeżdżają po prostu bez zatrzymania. Docelowo oczywiście takich sytuacji jak najbardziej nie chcę i chcę je niwelować. W związku z tym, że tak naprawdę ta linia zapewnia obsługę tego rejonu, to my możemy tą 324 skierować pod te zakłady mleczarskie. Bo skoro tam 124 jedzie, to tutaj ta linia może pojechać pod zakłady mleczarskie i nie będzie problemu. Zakłady mleczarskie. Proszę bardzo. I podobnie będziesz to robić w drugą stronę. Też zakłady mleczarskie. No i teraz sobie pojedziemy. Tylko jak my to zrobimy? No te przystanki usuwamy. Tylko teraz czy mi się je uda usunąć? Uda się. Tutaj tego się niestety nie uda, tak, więc to usuniemy sobie tak.
Teraz, gdzie mi się zapowiedział ten autobus? Aha, on chce koniecznie wracać tędy. No świetnie, no ja bym jednak wolał, żebyś jechał tędy, chłopie. Z obsługą tego jednego przystanku. I teraz tak, ty jeszcze byś nie obsługiwał wtedy tych przystanków. Dobra, i dobra. I zamiast tego w obie strony pojechałabyś sobie tędy, czyli tutaj, plus jeszcze w drugą stronę też tędy i jakoś by to było tutaj, co? Okej, wtedy tutaj i tu możemy wtedy mieć przystanki. Tak naprawdę tutaj dokładamy jeden do obsługi, czyli to nie to. Daj, czekajcie, żebym teraz dobrze złapał, to będzie to. Okej, dobra. Czy tu jeszcze jakiś przystanek byśmy dołożyli? A nie wiem, czy chcemy. Może być. Myślę, że może być. Niech będzie. Co tu? Jaką tu mamy? Laurowa Plac. Niech będzie. Skoro już ta linia tędy akurat jedzie, to niech też będzie przystanek. Laurowa Plac. I tyle. Proszę bardzo, proszę bardzo. I teraz tutaj obsługujemy sobie też ten rejon. No i fantastycznie. Więc jak najbardziej ta linia teraz może jeździć tak, ta będzie sobie tutaj dookoła krążyła, no i tak to jak najbardziej teraz może wyglądać. W ogóle ile osób tym tramwajem? Aha, no dosyć niewiele, powiem szczerze, dosyć niewiele. I w sumie tą nazwę powinniśmy teraz zmienić, to powinno być Metro Szkarłaty Dębickie. Metro Szkarłaty, Szkarłaty Dębickie, Dębickie, proszę bardzo. No i zobaczcie w ogóle, ile tu ludzi spaceruje. No tylko nie mówcie mi, że oni idą na przystanek. To chyba nie na szczęście. Oni może idą do domów. Mam taką nadzieję. Łomatko, tutaj ludzi mieszka, zobaczcie. No fantastycznie, fantastycznie. Bardzo mi się to podoba. I widzicie, zapotrzebowanie właściwie na wszystkie strefy nam wróciło. Znowu je mamy, bardzo dobrze. Tego właśnie potrzebowaliśmy. Mamy też dodatkowe tory. No i na dzisiaj będziemy powolutku kończyć ten odcinek. Udało nam się no sporo zrobić, jeśli chodzi o komunikację. Mamy linię wspomagającą, linię 104, którą zobaczymy dopiero i w następnym odcinku, no bo jeszcze jest czwarta, a dopiero te linie dzienne zaczynają o 6 pracę. Mamy wydłużone metro, które dojeżdża tutaj. Mamy też wydłużoną kolej, która dojeżdża sobie tutaj. Więc no, rozwój tutaj komunikacyjny jest ewidentnie tej dzielnicy. Zobaczymy, czy będą z tego korzystać, czy troszkę to odciąży nam nasze przepełnione autobusy linii 104. Oczywiście nie chcę, żeby ona nie wiadomo, teraz jeździła nie wiadomo jak pusta, no ale żeby jednak nie jeździła za każdym razem wypchana po brzegi. No niestety dalej się to zdarza, aczkolwiek już to wykorzystanie, chociaż mamy noc, więc ono też jest trochę niższe. Zobaczymy, co będzie, jak wstanie dzień. Ja wam za dzisiaj dziękuję. Jak wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, jak nie, zostawcie łapeczkę w dół, jakiś komentarz na kanale. Do zobaczenia w kolejnych spotkaniach. Cześć i pa pa!